Cześć Wam. Swego czasu stworzyłem pierwszy słownik detektorysty, tak to nazwałem, ponieważ przede mną nikt się nie podjął tego wyzwania. Nie jest to może zbyt bogaty słownik, słownictwo, nazewnictwo detektorystyczne, ale na pewno będzie cały czas aktualizowany. I prośba do Was. Prośba, abyście pod materiałem umieszczali swoje propozycje. Wasze propozycje, jakie słownictwo funkcjonuje w waszym świadku, tym regionalnym, detektorystycznym. Także postaram się troszeczkę poczytać Wam to, co stworzyłem. Kolejność jest układ alfabetyczny. Archeo. Teren, na którym znajduje się stanowisko archeologiczne. Bałagany, kapsle. Są wszędzie, tak? Sami to wiecie. Tak samo jak i bulmosy. Bicie. Bicie to jest sygnał z detektora. Biedronie. To użytkownicy tanich wykrywaczy zakupionych w dyskoncie. Czyli tam chińszczyzna, tak? Za 100-200 zł. Biegacze. Młodzież z pasją detektorystyczną. No nieraz jak poruszacie się w grupie, to sami wiecie, jak to młodzież. Młodzież zawsze jest z przodu, tak? Młodzież chce znaleźć najwięcej. Myślą, że jak machają szybciej wykrywaczem, są z przodu, to na pewno znajdą więcej i najlepsze, najciekawsze rzeczy. Blaszka. Blaszka to nieśmiertelnik. Boratka. To moneta boratynka, czyli miedziany szelong Jana Kazimierza. Coś od czegoś. Niezidentyfikowane znalezisko. Czarownica. Kobieta chodząca z wykrywaczem. Sorry, panie, no ale tak się przyjęło. Czopek. Pocisk. Tasz dół. Powitanie detektorystów. Destrukt. Fant w opłakanym stanie. Detektorysta poszukiwacz. Osoba poszukująca za pomocą wykrywaczy metali. Euracze. Monety euro. Fals z epoki. Podrobiona stara moneta. Podrobiona w tamtej dawnej epoce, tak? Czyli gdzieś tam kiedyś. Fanty, znajdki, wykopek. To, co znalezione przez detektorystę. Fenole, prusaczki. Przedwojenne monety Fenigi. Garnek to jest hełm. Gniazdo przy poszukiwaniach plażowych, miejsce, gdzie znajduje się kilkanaście monet. Ale to nie tylko funkcjonuje w przypadku poszukiwań plażowych, ale też innych. Gościnne występ. Poszukiwania na wyjeździe, na przykład z detektorystami zaprzyjaźnionego stowarzyszenia. Guziory. Guziki. Groszek. Niemiecki przedwojenny guzik. Wojskowy przeważnie. Grubas. Jest to moneta Augusta III Sasa. Kalesoniak. Guzik od spodni. Kanarek. Wykrywacz znanej wszystkim marki. Klamerki. Klamry pasów, ale też i butów, bo szwedzkie buty na przykład miały piękne klamerki. Kolorki. Metale kolorowe. Konina. Znajdki związane z zaprzęgiem konnym. Konserwa. Konserwator zabytków. Od niego dużo zależy, tak? Jak chcemy dostać pozwolenie. Dlatego trzeba z nim żyć dobrze. Kratery. Niezakopane dołki. Nie fart. Zakopujcie zawsze dołki. Krążek. Określenie niezidentyfikowanych przedmiotów okrągłych. Kret, krecik. Pinpointer. Legal. Chodzenie z detektorem mając pozwolenie. To jest coś. Makaron to drut, marchewka to inaczej pinpointer pomarańczowy. Matka Boska Okopowa. Medaliki ogólnie dewocjonalia. Maus to jest mauser. Metro albo kret ze złotym zębem. No często miewacie coś takiego, że sygnał nagle zanika. Tak kopiecie, kopiecie, jeden szpadel ziemi i nagle sygnału nie ma, zniknął. No i to się właśnie nazywa kretem ze złotym zębem lub metrem. Miejscówka to miejsce poszukiwań. Moniaki, ogólnie monety. MP3, elementy harmoniki ustnej. No, często znajdujemy, prawda? Nielegal. Chodzenie z wykrywaczem bez pozwolenia. Nakarmić dzika. Wymienić baterię. No, niektóre wykrywacze jeszcze posiadają baterie tak wymienne, więc trzeba czasem dzika nakarmić. Napek, guzik napoleoński. Ogórek. Granat moździerzowy. Papuga. Adwokat broniący detektorysty. Życzę Wam, żeby to Wam się nikomu z Was się to nie przytrafiło.
partyzantka albo iść na dziczyznę. Poszukiwania bez wymaganych pozwoleń. Pestki, małe naboje. Pepe, to jest pepesza. Pierdnięcie, określenie słabego sygnału, też się przyjął. Życzenia dla poszukiwacza idącego w teren. Co życzymy? Życzymy płytkich dołków, życzymy połamania szpadla, życzymy połamania cewki. A jak się nazywają te niechciane, nielubiane przez nas nakrętki odwódki? Różnie, w różnych regionach kraju. Na przykład polmosy, najczęściej spotykane określenie. Dukaty króla polmosa, albo król polmos pierwszy. Populares, coś często występującego. Pozdrowienia od gajowego. Dno łuski myśliskiej, tak zwana dupka. Późne rokokoko. Śmieci z PRL-u. Późne rokokoko. Śmieszne. Przypał. Nieprzyjemna sytuacja związana z brakiem pozwolenia na poszukiwania. Push-upy z rywki. Blaszki od piwa. Też nie lubimy ich tak bardzo. Zwłaszcza na plaży. Puzzle. Odłamki, pociski, granatu, bomby i tak dalej. Różnych takich. Ptaszki. Rozmaite znalezione orzełki. Rozrywki albo urwiłapki. Są to przedmioty niebezpieczne, niewybuchy. Rycie. Kopanie dołków przez detektorystę. Rura. Część Panzerfausta. Rzymek. Moneta z czasów Imperium Rzymskiego. Samorodek. Stopiony kawałek metalu. Często je też znajdujemy, prawda? W glebie. Stopione kawałki metalu. Nie wiadomo od czego to jest, ale jest to samorodek po prostu. Smutni panowie. Służby kontrolujące detektorystę. Sreberko. Wszelkie srebrne monety. Szyszka. Jest to granat F1. Śmiertelnik orkiestra. Zaśmiecone miejsce poszukiwań. Talerz. Jest to mina. Urobek. To, co znalezione podczas jednego wypadu. Wycieruch. Mydełko. Nieczytelna moneta. Wykopki. Wiosłowanie. Poszukiwania za pomocą wykrywacza metali. A jak się nazywa wykrywacz metali? W różnych regionach kraju różnie. Wykrywka, dzik, kij, miuchacz, miotła, piszczałka, wiosło i jeszcze pewnie znajdziecie wiele innych określeń. Zdziśki, znajdki z dzisiejszego wypadu. Zgon, przedmiot, którego już nie da się uratować. Złotko, żółtko, jest to złoto. I żelaźniak, krzyż żelazny. To tyle na dziś dzień, co udało mi się przygotować. Mam nadzieję, że mnie też wspomożecie w rozbudowywaniu tego słownika, także pod tym filmem bardzo proszę, wrzucajcie swoje propozycje. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, dasz dół.